Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tankopedii dla opornych. Z tej strony oczywiście Noob Kwiatos oraz Paruwa Fulas. Cześć Fulas. Serwusik. I dzisiaj będziemy z Wami rozmawiać o czołgu Obiekt 279E, który dostaliśmy za realizację igrzysk za rok 2019. Czołg prezentuje się następująco, zresztą prezentować tego czołgu chyba za bardzo nie trzeba, jak on wygląda, bo obecnie trwa szaleństwo i wszyscy jeżdżą tymi czołgami, więc każdemu się już chyba opatrzył z każdej strony, to tutaj za dużo co nie ma co go pokazywać, no ale z obowiązku dziennikarskiego trzeba. Więc prezentuje się następująco. Co mogę powiedzieć na tym czołgu? Tym czołgiem nie zagrałem jeszcze ani razu. Nie było kiedy. Więc dzisiejszy odcinek Tankopedii to będzie bardziej na takiej zasadzie, żebyśmy sobie o nim pogadali na bieżąco, jak on się prezentuje, jak z tym dziadostwem walczyć i czy w ogóle jakieś takie korzyści mamy. W igrzyskach dostaliśmy jeszcze kilka kamuflaży, oczywiście takich niepowtarzalnych, które możemy założyć, a będą pewnie do kupienia za jakiś czas. Ten właśnie Fulas, ten pustynny, wydaje mi się, że on był chyba za któreś rankingówki jako ekskluzyw. Za rankingówki był. Tak, no, tak, no był właśnie, tam, no to tyle właśnie, no to tyle w tematu właśnie tej ekskluzywności, więc sobie ten czołg tak na szybko tutaj pomaluję i co można o nim powiedzieć. Żeby go zdobyć, trzeba było, na samym początku igrzysk powiedzieli, że trzeba będzie zrobić przez wszystkie 12 miesięcy trzeba będzie grać, zdobyć poszczególne etapy, żeby ten czołg zdobyć. Mniej więcej gdzieś tak w połowie roku zmniejszyli liczbę wymaganych właśnie meczy do bodajże rund, do bodajże 10, z tego co pamiętam. I już tak zostało do samego końca, a kto zrobi właśnie te wszystkie 12, miał otrzymać dodatkowe właśnie nagrody. A w naszym przypadku to są te ekskluzywne, pseudoekskluzywne kamuflaże oraz 12 dopałek sztuk srebra do wykorzystania właśnie w meczach. Więc no, na bogato Wargaming naprawdę, naprawdę się postarał. Jak zwykle można ich pochwalić. W międzyczasie, przed nagraniem materiału, trochę tutaj z Fulasem podglądaliśmy w garażu ten czołg, czy on ma te działo na jakimś innym jest radzieckim czołgu. Niestety odpowiednika takiego dokładnego nie znaleźliśmy, chociaż obiekt 430U ma bardzo podobne działo. Tamte parametry się różnią, ale najbardziej zbliżone to jest właśnie to z 430U i z ISA 4. O ile dobrze pamiętam, tak, i Sisa czwartego. Dobrze, to Fulas, na razie ja tobie oddaję głos, poopowiadaj trochę o tym czołgu, bo ty nim zagrałeś chyba 6 bitew, więc masz o wiele większe doświadczenie na ten temat. Jak się nim gra? Coś o nim powiedz, jakie wyposażenie wozisz, to ja sobie od razu też założę i z przyjemnością posłuchamy, co masz do powiedzenia na jego temat. No ja mam standard jak na Heavika, wentylacja, stabilizator, dosyłka. Ludzie czasami zamiast wentylacji dają sobie jeszcze skupiaczkę na ruskich, więc no w miarę taki, no nie jest żwawy, ale nie jest jakiś muł, jeździ sobie fajnie. Najbardziej mi przeszkadza jego obrót wieży, no bo to jak nie grałeś nim, to zobaczysz, że jego wieża naprawdę się tak troszkę wolno obraca w porównaniu do reszty rosyjskich czołgów, nie? A to do jakiego czołgu byś to porównał z tym obrotem wieży? Jaki ci przychodzi do głowy, który miałby podobny obrót, nie wiem, niszczarka jakaś, czy aż tak jest źle? Jakiś ci przychodzi no do głowy? Zobaczysz, bo to naprawdę jak... No nie wiem, no mam takie wrażenie, że naprawdę tak ta wieża się dla mnie wolno obraca, nie? Jak mnie tam jakiś medzik objeżdżał, wiadomo, że nie oczekuję, żeby kurde nadążał, ale tak, no nie jest taki... Nie jest dobrze, żwawy, mówisz? No ja dobrze. Sobie no, nie właśnie... Nie jest źle, nie jest tragicznie, ale mogłoby być szybciej, nie? Rozumiem. Co jeszcze byś tak wskazał? Jakieś takie cechy charakterystyczne dla niego? No, bez golda z przodu nie do przebicia, chyba że jakieś tam jadzie i takie inne sprawy. No ale jak golda załadujemy, to górna płyta, policzki, ta prawa i lewa strona bez problemu wszystko wchodzi, nie? Ja teraz właśnie chwilę szukałem do niego odpowiedniej załogi, ale jednak przerzuciłem z 260, bo już parę perków ma, to na początek się przyda. Najlepiej w lewą stronę strzelać, bo tu jest bliżej ten magazyn, nie? Amunicji. Jest bardziej wysunięty, bo z prawej też jest, ale tutaj
Chłopaki tam, co wczoraj gadałem, to że mówią, że amoraki, czy wysadzają go, jak się w lewą stronę uszczela. Że często pada. No dobra, no to słuchaj, Tak. to przy okazji możemy właśnie przejść do takiego szybkiego jego mówienia. Zobaczymy te poszczególne moduły i z czym to się je i pojedziemy parę bitewek, żeby zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Dobra, to przejdźmy może do silnika. Silniczek, no to V11NC, koni mechanicznych mamy 850, no więc jest całkiem przyjemnie, przynajmniej na papierze, bo jeszcze nie grałem. Współczynnik mocy do tony 14,17, najwyższa prędkość jazdy 40 km na godzinę. A, trochę więcej się spodziewałem, no ale okej. Najwyższa prędkość cofania 13 km na godzinę, szansa na pożar 12%. Niby niewiele, ale w moim przypadku będzie się pewnie palił jak cholera, bo im mniej właśnie mi wskazuje na danym czołgu, tym bardziej mi się pali. Czas przeładowania, jeśli chodzi o działo, 12,60 na podstawie bez żadnych właśnie ulepszeń, dosyłaczy, wentylacji i tak dalej. Czas celowania 2,60, no więc całkiem. Celność na 100 metrów 0,38, no to tutaj no snajper to żaden nie będzie. No ale jak na, tak? na ruskie standardy, to jest bardzo dobrze na ciężary, nie? No ale tam tak 0,38, 0,36 to chyba raczej tak standardowo jest jak na ruskich, nie? Nie, mają 0,44. To przepraszam. A to zwracam honor w takim 0,40 razie. I ma 0,40 na przykład, nie? Aha, nie no tak, to zwracam honor. No to jest dobrze, to jest lepiej faktycznie. Celność w ruchu 3,34. Celność przy obrocie wieży 0,55. Maksymalny zasięg 720, więc totalny standard. Podniesienie 15 stopni, opuszczenie 5 stopni, więc totalny standard, jeśli chodzi o konstrukcje właśnie radzieckie. Gąsienicy, no to jak widać, cecha charakterystyczna właśnie tej konstrukcji. Jak widzimy, tutaj jest piękny zestaw czterech gąsienic. Tak naprawdę ten czołg miał być, z tego co pamiętam, przygotowywany do wojny nuklearnej i do walki w warunkach właśnie takich po uderzeniach nuklearnych. Dlatego też posiadał taką dość specyficzną sylwetkę, która chroniłaby załogę przed że tak powiem, promieniowaniem i innymi warunkami. No po prostu musiała być jak najbardziej zwiększona przeżywalność, żeby ten czołg mógł jeszcze szaleć na zdobytym terenie. Wracając do gąsienic. Prędkość obrotu 26 stopni na sekundę, czyli standard. Opory gruntu 1,3, 1,7, 2,5, także no nie jest za dobrze. No i tutaj mamy teraz wieżyczkę. Zasięg widzenia 400 metrów na podstawie, no to jest jak na heavyki tego tieru, no to standardowo. Prędkość obrotu 24 stopni na sekundę. No to faktycznie wygląda troszeczkę niepokojąco. Radyjko, zasięg sygnału 720 metrów, amunicja, trzy rodzaje przeciwpancerne, hity oraz odłamkowo burzące. Przeciwpancerne uszkodzenia od 330 do 550, penetracja od 194 do 323, prędkość pocisku 940 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o hity, uszkodzenia na tym samym poziomie, penetracja większa 255 do 425, prędkość pocisku troszeczkę słabsza o 20 metrów na sekundę. Odłamkowo burzące, no to wiadomo, 398 do 663, penetracja najmniejsza 51,85, promień eksplozji 2,49, prędkość pocisku 940, więc odłamkowo burzące są tak samo szybkie jak i przeciwpancerne na podstawie. No załoga tutaj akurat widzieliście, przerzuciłem z obiekta 260, chwilę mi to zajęło, zanim ją znalazłem. Umiejętności, no to tutaj mamy hamowanie sprzęgłem, braterstwo broni, złota rączka, naprawa, jazda terenowa, mentor oraz żarówka. I to by było na tyle, jeśli chodzi właśnie o moją załogę. Fulas, a u ciebie załoganci, jakie tam perki mają porobione? Też załogę przerzucałeś do niego, czy już masz jakąś stricte tak, pod tak, ten czołg? Ja mam tam z ISA trzeciego, to już mam 15 perków. Tak, jest standardna heavy czołga. Tego typu, nie? Czyli tłumik, kamuflaż. No, lorneta, siata. Tak, tak. I można właśnie snajpić, szaleć i tak dalej. I stoimy na bazie i strzelamy. Jeśli chodzi o położenie amunicji, no to tak jak widzicie, tutaj są te magazyny zlokalizowane, zresztą tak jak i mówiłeś, Fulas, przy tych zaraz bokach, więc jest tego naprawdę dużo. Ten czołg jest naprawdę obłożony amunicją i trzeba naprawdę będzie uważać w trakcie gry, żeby za szybko ta wieża nam nie odpadła i żebyśmy za szybko nie poszli do garażu. Na razie to jest oczywiście z mojej strony takie czysto teoretyczne gadanie, zaraz zobaczymy, jak to tam będzie szło. Jeśli chodzi o siłę
ognia, no to tutaj widzicie 52, penetracja z bliska 222, średnie uszkodzenia 470, przeładunek, to już omawialiśmy, 1260, żywotność 89, mobilność 24, maskowanie 23, wykrywanie 91. Jeśli chodzi o sam pancerz, no sam pancerz prezentuje się następująco, tutaj widzimy poszczególne, to znaczy pancerz ogólny dla całej tej konstrukcji. Jeśli chodzi o, no i teraz po kolei, 8 mm, no to tutaj mamy takie cieniutkie, że tak powiem, wsporniki pomiędzy poszczególnymi tymi zewnętrznymi gąskami. 10 mm, no to samo działo, 20 mm mamy gąsienicę, czyli standardowo, 30 mm, to możemy powiedzieć, że tutaj ten pierścień wieży oraz górna płyta kadłuba, 50 mm, no to tutaj górna płyta wieży oraz, że tak powiem, jarzma działa, 55 mm, no to wanienka, można by powiedzieć kadłuba, 70 mm tutaj fragmenty na wieży oraz tył wieży, o ile się nie mylę, tak, 90 mm tył kadłuba oraz tam dolny fragment tyłu wieży, 100 mm to tutaj te boczki, więc tutaj faktycznie troszeczkę mało, owszem, ten kąt jest dość niezły, ale można będzie się tutaj tak w miarę bez problemu strzelić, o ile ten czołg będzie nad nami, tak w miarę wyżej. To może uda nam się wbić. 110 mm tutaj takie te cieniutkie fragmenty z przodu. 120 mm, no to mamy tutaj takie poszczególne wzmocnienia. 130, jak widzicie. 140, również ta wieża jest taka właśnie bardzo pokątowana, poszatkowana poszczególnymi tymi wariantami, więc nie ma się co tutaj dokładnie nad tym rozwodzić. W każdym bądź razie wiadomo, wieża odbija, no to wieża musi odbijać. 185 mm tutaj tylko ten dolny fragment przedniej płyty kadłuba. Ten czołg jest dobrze skontowany, ale to nie wiem, jak on się by sprawdzał w taranowaniu, bo te gąski są chyba jednak troszeczkę bardziej wysunięte z tego, co ale widzę. Ale jest za wolny, wiesz, na taranowaniu. Tak, tak. I te 40 na godzinę to też nie będzie taką wartością wystarczającą. Nie jechałem jeszcze nim tyle, chyba że z górki. Mhm. 210 mm, no to tutaj lekkie wzmocnienie jarzma działa, 230 jak widzicie, 240 również dotyczy jarzma, 260 kolejne elementy na wieży oraz tej przedniej płyty, 270 znów działo, 280 wieża, 330 jarzmo oraz wieża, no i to by było na tyle. Tak się właśnie zastanawiam, Fulas, jak jest rozwiązana mechanika gąskowania tego pojazdu, czy to wystarczy, że co, jedna gąska pada, czy jakoś tak, inaczej to jest? Tak działa, nie, chyba tak to jest. Czyli to jest bardziej bajer niż taka jakaś pożyteczna rzecz. No plus taki, tylko, że dolnej płyty nie ma i nie ma się zbytnio gdzie strzelić. No nie ma, no i trzeba pamiętać, że jak mi się strzela w pierwsze kółko, czy tam w tylnie, to się nie zadaje żadnych obrażeń, bo tam nic nie ma, nie, po prostu. Mhm. Czyli tylko ściągasz gęsi, to jest wszystko. Tak, gęsi i wszystko, nie? Trzeba pamiętać o tym, jak się mu strzela w kółka, że to nie będzie z obrażeniami. Mhm. Tylko, że po prostu tylko postawicie go na gąskach, nie? Bo on tam nic nie ma. Tam są tylko gąsienice z dołu. Ja ten czołg bardzo polubiłem. Grałem sobie ostatnio 3-4 bitwy typem piątką i że tych czołgów dużo jeździ, trochę potestowałem. Bardzo przyjemnie typem piątką się z tym walczy. No tak pięknie wchodzą te burzaczki w te gąski przednie, no coś pięknego. Ale to jest tylko taka moja mała dygresja. I tyle, co możemy powiedzieć na jego temat. No zobaczymy, jak to się będzie spisywało w bitwach. No dobra, to nie będziemy się tu już więcej mądrzyć, bo nie ma co, za mało tym grane. Więc jedziemy pierwszą bitewkę. Ja na razie mam założony tylko dosyłacz i wentylację, bo mnie na więcej nie stać. Ostatnio nakupowało się trochę tych dych w promocji, no i bida, aż piszczy. Mam nadzieję, że trochę się w tych igrzyskach zarobi, ale zobaczymy, jak one po nowemu będą się też spisywały. No i dobra, mamy Bacha, nie wiem, jak to się tam czyta prawidłowo. Gdzie, Fulas, planujesz jechać? Podejrzewam, no że będą dychy. Ja bym po płaskim jechał, tą plażą, no bo wiesz, no to jedziemy. Nie mamy co pchać i jedynie tam dół przepchać i zobaczymy zresztą, jak się nasi rozjadą i jak to będzie wyglądało, nie? Pocieszające jest to, że nie będą snajpić z K1. To jest pocieszające. Dobrze, no to możemy tą plażą, nie? No to jedziemy. O, mamy kogoś z no-capów, Ozeir, pozdrawiam. No to jedziemy.
No jak na razie ładuję z wentylacją, z braterstwem i z dosyłaczem. Przeładunek mam 10,40. To nie jest najgorzej. No czołgiem na razie z górki się jedzie dość przyjemnie. Do 40. No. 41, to z górki. Szybciej to nie pojedzie, nawet nie chcę to szybciej jechać. No ale ten Jakby miało obrót. blokadę po prostu, widzisz? No ale obrót, jak wiesz, tam mnie med objeżdża, no tak jakoś wydaje mi się tak. No nie wiem, dla mnie jakoś tak. Takie pierwsze wrażenie zrobiło na mnie, tak dziwnie mi ta wieża przeskakuje nawet też w nim, nie wiem czemu. Nie, jak na razie powiem ci, kurna, wjechałem w jakieś te resztki jakichś czołgów. Jak na razie to nie źle, tylko mimo że załoga już kilka perek ma, brakuje mi takiej bardziej, żeby on troszeczkę lepiej skręcał. Wydaje mi się mimo Nie ma wszystko tego, taki. nie? A to pewnie przez te opory gruntu i te cztery Tak, gąski, tak, wiesz, to tak, tak tak, tak, się. tak. Jednak po takim dużym łuku on będzie skręcał. Tutaj troszeczkę tego No. brakuje. No zobaczymy, zobaczymy. Jadę na razie za tobą. Wiesz, chodź tam od razu, light tam pojechał, to chodź sobie tam przeskoczymy. Dobra, od Ta razu maszyna chcesz tu jechać stoi. B1, Tak, nie? tam bliżej tego, bliżej tej górki tam, wiesz? Dobra, już jadę. Machina tu widzę, jak coś będzie nas osłaniać. Tak, Chociaż z tego odsłaniać, miejsca to on nic nie zrobi. nic nie zrobi, już mówi stój, żebyśmy nie jechali. Tak. Nie, jedzie z nami. O, już. O, lodówka. Uważaj, bo Co? jest lodówka i typ 5 heavy. I WTF. No, to same fajne chłopaki tu przyjechały do nas. Tylko wiesz co? Żeby nas ci z góry nie widzieli, nie? No podejrzewam, że z góry to wszystko w nas będzie wchodzić, jak będą walić tą płytę. Bo ona może wydaje się taka mocna, ale pod kątem to raczej. O, mamy typa piątkę bokiem. Pięknie. Dobra, weszło w wieżę. Tu jest wszystkiego bardzo dużo. Ten typ, popatrzcie, jak już tego nie ma, tego typa już nie ma. Tak. Ty, nie Kurde, przebiłem go krytyczne teraz. weszły w bok. Ten WTF mnie martwi. Spróbuję typa skończyć. Kurde, odbił. Dobra, burzaka ładuje na WTF-a. O, jak pięknie dostał wrzut od arty. Dobra, już mogę zmienić z powrotem. Lodówka mnie walnęła. Więc można tego typa porobić. Dobra, to jedziemy dalej. 705 tam stoi. I co tam jeszcze? Już gwiazda we mnie strzeliła z góry. Lodówka uciekła się przeładować. No to Bo dobra, ja już podjeżdżam było mi tak samo. sprzedała. Teraz będzie. Tą machinę trzeba troszeczkę puścić. Może ta machina. Nie, ona się już nie nadaje. Tylko na jedną bułę jest. Ale może lodówka spanikuje. Czy tym czołgiem się kontujesz? Jak tym czołgiem się ustawiasz teraz właśnie ma te Tak, cztery kontuje kąski? się, kontuje się. Staram się, wiesz, kontować. Wychylać tylko. Przodkowam i kurde, nie mam burzaka. Dobra. Strzeliła. Wiem. Dostałem. A ja też dostałem, ale chyba w ciebie celował bardziej, wiesz? Tak, bo właśnie zebrałem. Stoi na gąskach, ładnie. Dobra, Dobra, porobiliśmy go. jedziemy. Później jak co pierwszego, nie wiem ile masz życia, Spoko, ale ja mogę jechać 912. pierwszy. Machina pierwsza będzie zasuwać, bo koniecznie do kwadrata chce się dobrać. Już widać, że z tym Tuskiem będą zasuwać po kwadrata. No patrz, myśmy swoją stronę przepchali, nie? Tak. Trzech. O, patrz, jakiś hewik nas tam z tyłu widzę. I z siódmym. No, trzeba nawrócić. Bo będzie nam dupę robił. Ty mówisz? Dobra, to już wykręcam. No bo pojedziemy. Dobra, Dobra, patrz, już go nie ma. już go nie ma. Pięknie, nasz arciarz go zdjął. Kto to tak ładnie gra? Chyba ten Slayer. No, Arciarz też nam pomógł, nie? Ja Pomógł mam nam. 1500 asyst. Tego WTF-a ładnie wyczyścił, naprawdę artylerzysta Ta. ogarnięty. Oby takich więcej, naprawdę fajnie, fajnie widać, kolesie grają na tych artach od nas. Wiesz co? Ja już będę skracał i pojadę do nas na bazę. Jedź, Ja bo już tam będę. widzę, że trochę ich Bo tam pojechało. już Ja jest tutaj tylko machinie ta. pomogę, bo tu sama jest. Tu jest lodówka i ten lajcik. Pod względem Dobra, arty mobilności nie jest uciekają. najgorzej. Pod tą górkę nawet jedzie. Progetto, uważaj. Tu też już coś.
Ale szwi. No teraz to ja cię nie przebiję, panie, pewnie. Działo nawet pozytywnie, Zobacz. zaskakuje. No Tak, zobaczymy, jak działo to jest będzie się przyjemne, dalej. nie? No. I alfa fajna, i takie te 0,38, ale nawet takie dość celne, bym powiedział. Jak na właśnie ruskie standardy. Patrz. Wiedziałem, że zbiorę Wiesz, od co jest, godzili. wiesz, co jest najgorsze? Jak czołg ma nad tobą Przewagę wysokości. Kwadrat nie porobi. wysokości, wtedy wszystko w ciebie wchodzi w tą Tak, płytę. tak, tak. A jak ten early jest wyżej od ciebie, to nie masz szans go przebić nawet z Golda Boddinga, nie? Tak, tak, tak. A jak jest wyżej, to. Bo tu praktycznie Tak. wystarczy niewielki pagórek i masz kąt prosty. I ta przednia płyta Tak. nic ci nie daje, tak naprawdę, żadnej osłony. A teraz dużo tych czołgów jeździ. Zobaczmy tutaj, jak to się prezentuje. No w przeciwnej tylko dwie. Widzę takie maszyny. No i u nas były raptem. No trzy, z czego dwie nasze. Tam jeszcze Godzilla jest na górce, musisz uważać, bo jest przeładowany. Ale ten arciarz w batczacie jest chyba za tobą, więc może ci pomoże. Ten czołg można było jeszcze, czy nadal można kupić w sklepie za bardzo niekorzystną cenę. Oczywiście w stylu wargamingu to jest bodajże coś koło chyba 26 tysięcy golda, więc naprawdę, naprawdę można powiedzieć, że chłopaki znowu spadli z drzewa chyba na główkę i coś się tam poprzestawiało. Takie ceny to są rzędu jak kontrakty za najemników, za machinę, za Tuska, żeby popchnąć wszystkie te tak. poszczególne etapy, też takie z kosmosu wartości wzięli. Nie wiem skąd oni to biorą, chyba po to, żeby, no kurde, z drugiej strony nie dawaliby takich kwot, jakby ludzie też nie płacili, no nie oszukujmy się. To też się znikąd może nie bierze z drugiej strony. Ktoś nie Ale będzie, powiem ci, że tak? jak wtedy Cizel wyszedł, to ludzie go mieli już pierwszy dzień pewnie, Tak, przeskoczyli parę no właśnie, etapów, nie? to Tam mi do się piątego przypomniało w doszli i... międzyczasie, że Cizel się pojawił i już był na polu Tak. bitwy i tego się nie dało zrobić po prostu w sposób naturalny, że tak powiem, po Bożemu, tylko no, trzeba było posmarować. No to niektórzy to tam widać, że hajsu nie żałują na ten tytuł. Uła. Ależem to strzelił teraz. A jak za zero weszło, czy odbił? Nie zwróciłem uwagi. W gąski mu strzeliłem, wiesz? Na szczęście Batcha tutaj bije. Chyba to jest Batchat. Poczekaj, zobaczę, co to za kwadrat. Tak, Batchat. Kurde, no porobił to jest cię. opuszczanie, to działa. Tu tak, wiesz, nie mogłem tą dolną płytę przycelować, nie? No ja niewiele zrobiłem, 1380 damage'u i 1130 asyst, no ale to pierwsza bitwa na rozruch, też nie ma się czego spodziewać. Zobaczymy, jak trafi nam się bardziej normalna mapa. To jeszcze chwilę zaczekamy, dwa czołgi od nich zostały, to i tak musimy poczekać. O, Tusk tutaj no, już tą już godzillę jeden. Porobił. A, zginie chyba jeszcze. O, ładowniczego Zdążył. jeszcze w Tusku nie ma, no to... To pewnie będzie przeładowywał z 25 sekund teraz. No i pięknie. Pierwsza bitwa do przodu, ale już dzisiaj też widziałem, że ktoś tam wymarkował z klanu One ten czołg, tego obiekta na trzy gwiazdki. Nieźle, nieźle, pogratulować. Dobra, nasze wyniki, no to tam nic szczególnego, nic imponującego, ale to nie o to chodzi. Bardziej o to, żeby przybliżyć tą konstrukcję, pokazać tym, co jej nie mają, co z tym walczą. Nie wiedzą, jak to przebić, to teraz możecie wszyscy sobie zobaczyć właśnie, w jaki sposób my przegrywamy i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Tak jak mówię, jak jest wyżej od ciebie, no to jest problem potem przebić tą przednią płytę, ale jak jesteś na równym czy coś, to z Golda śmiało i wchodzi w przednią płytę wszystko, nie? No to Tylko, już. Że jak już ma przewagę wysokości, to wtedy przednia płyta też będzie dingała, nie? Dobra, to jedziemy dalej, zobaczymy kolejną bitewkę. Rzeka Perłowa. No to tutaj może być ciekawie. Zobaczymy, jak się ułoży.
Ale powiem ci szczerze, że ten czołg nie robi na mnie jakiegoś takiego wielkiego wrażenia, no takiego wow, że chce mi się nim koniecznie grać. Bardziej tak traktuję go na razie jako taką ciekawostkę, którą no pogram pewnie troszeczkę, ale sądzę, że nie będę do tego często wracał. Bo wiesz, jakby był on taki, jak na kompie go mają, to bym robił to wow, nie? O, zobacz. Jumper Paul w obiekcie po przeciwnej z PD. Pozdrawiamy. Dobry gracz, kolega się załapał. Zobaczymy. Zobaczymy, gdzie pojedzie. Pewnie się spotkamy. Gdzieś tam na C809. Tam by, wiesz co, fajnie by było od razu zająć tą górkę, żeby być troszeczkę wyżej. Wyżej, no. Zobaczymy, jak to pójdzie. No tak, to powiem ci, radzi sobie nawet na takim właśnie trudnym terenie całkiem nieźle, tylko no więcej Tak. nie poleci niż te cztery dychy, ale jest taki dość żwawy. Tylko to skręcanie lewo-prawo by takie, to można by No jest było. taki op. No to pewnie to robi te cztery Tak, gąsienice, no nie? ale Do też nie których można tu. mieć wszystkiego z drugiej strony, bo by był wtedy czołg przegięty. Tak, Dobra, już przegięty, nie? próbuję tu odbić. Uła, ale dostał O. salwę. No to trzeba go już skończyć. Aha. Ojej, 2,7,7 lodówka tu jedzie. Lodowa. E4. i No kwadrat co, już za tu bije. chwilę cię. Ale ich tu jest. No, ja jeszcze świecę kolejnych. No, jest narodu. A, jest jumper. Jest jumper. Tak, tylko mnie tu zaraz będą w dupę strzelać. Ten izm w dupę strzeli, no i super. Tego Ja iza by zaraz trzeba było spróbuję bronić. ci pomóc. Aj, kurde, nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego czołgu. Stoję na gęsi, ale ten kwadrat bije, chyba batczata mają. Kurwa, no. Dobra. Tego isa, panowie, jest tu ktoś ze mną. Już, fulas, już mu wjeżdżam na dupę. On mnie wypcha. Jadę. Chwila, moment, jestem. O. Schował się. Ole, Robiła. weszło, asysta. Jumper jest? Tak, jest jumper. Taki szybki strzał z biodra, bardziej żeby przykuć chyba jego uwagę niż... Dobra. Chciałem mu gąski ściągnąć. Też mam właśnie... A, patrz, już mi magazyn zrobił. Walnąłem w środkowe, niepotrzebnie. A nie, z podstawy nie ten wyżej i nie da się przebić. Czemu go ci z tyłu nie biją, co? Wiesz co, oni chyba tej lodówy się boją, czy co to tam stało. Ale tam tu już nic nie ma. Nie trafił tą E4 czy E3. Dobra, tutaj próbowałem w ten bok, żeby magazyn porobić. Patrz, jeszcze to przegramy. Tam widzę, że się Patrz, szarpią. z biodra strzeliłem. Patrz, i on z tego jeszcze. O. Dobra. Za ciasno tutaj, ja z drugiej strony objadę. Ta, za dużo wraków, wiesz? Ten tu się rozpycha tą E3. Ja chyba się cofnę trochę na kapa, bo mi się wydaje, że te ciężkie od nich poszły Ja drugą też, ja stroną. też jadę już. Ja tu chcę nawrócić. Źle troszeczkę pojechałem. Jestem na te... Wjechałem przez przypadek na tą półkę, No no ale i już trudno. znowu taka bitwa, że byliśmy na przepychaczu, ja nic nie zrobiłem kompletnie. No ja też za dużo nie postrzelałem. 5 przebić raptem. No, to ja mam tylko 3. A nie, patrz, jak oni dziwnie pojechali. Zostali tam w rewirach tego. Ale wiesz co, ja pojadę, bo tu jest ich dwóch, a jeszcze są dwa ciężary, No wiesz? właśnie, może To ja się się trafi jeszcze wrócę. coś do bicia. Ten Conqueror zabił tego, on jest A mały. O, patrz, widzisz, jest tam. jedzie. Faktycznie, na H2 jest teraz. No.
No powiem ci, ma ten czołg potencjał, bo jak jest lekko na górze, tak jak mówiłem, to jest potem problem Tak. go przebić, nie? To już Tylko trzeba się go nie jest tak nauczyć, tak jak łatwo, nie? każdej innej maszyny. Tak. Trzeba się przyzwyczaić do tego, do tych właśnie czterech gąsek. Gdzie najlepiej go bić? Chyba w gary mimo wszystko. Takie najbardziej bezpieczne, tylko że z A ja bliska, no nie wiem, to. ja nie próbowałem. Jak z bliska to znowu tak wiesz, człowiek się rusza, to najlepiej ta przednia płyta, nie? Ale tak w poboczkach jak waliłem, teraz właśnie jak walczyliśmy z jumperem, to nawet wchodziło. Te boki są słabe. Dobrze, że ten pancerz tam podejrzeliśmy, a też ten kąt nie jest wystarczający, żeby one jakieś rykoszety były od tych pocisków. I Więc mimo popatrz, i wszystko tak te ci czołg boczki słabe. 705 został na bazie. Popatrzcie, O. taka maszyna. Ja to... No snajper fulas, co tu dużo gadać, no. O Boże, ja mu jeszcze gąsienicę tylko robię. No chyba se żartujecie. No ja też spróbuję przysnajpić go, może jeszcze trafię z tej odległości. No niestety. Ty, poleciało nie wiem gdzie. To już mamy na razie za sobą dwie bitewki, jeszcze nam czasu chyba na dwie kolejne wystarczy. Dziwnie się gra tym czołgiem. No, wyniki to kręcimy niezłe. Niezłe, niezłe, niezłe wyniki kręcimy. Tak się zastanawiam właśnie nad tą maszyną, ale no jest coś nowego z jednej strony. Patrz, 10 strzałów oddałem, 9. Nic nie przebiłem przy przebiciu. Ale Masakra. tak mieszane mam uczucia co do niego. Chociaż jak tak na niego patrzę, te gary też nie są jakieś takie strasznie, strasznie odstające, jakieś takie widoczne. Nie, malutkie są, malutkie są. No. Tak na odległość to powiem ci, że problem, że jak ktoś tak Problem z będzie. dystansu niego strzela, to go nie przebijesz tak Jeszcze łatwo, wiesz nie? co, podejrzę sobie na pancerzu, jak to wygląda normalnie. No ten ze stanowiskiem CKM-u to jest zakryty, to jest go ciężko nawet zauważyć. Tylko ten, że tak powiem, jak patrzymy od frontu po prawej stronie, jeszcze może coś Dowódca, złapać. Tak, dowódca, no. z dowódcą, bo problem będzie z tym czołgiem. No wiesz, no Boczki? odjechać, bo nie jest jakiś, Tak, nie jest tylko jakiś objeżdżanie. mobilny, nie? I ten obrót wieży, tak jak I tak jak mówiłeś, też mówię, nie jest no jakiś ekstra. jak ktoś ma wyższą, jest wyżej, tak jak Maus jest wyższy od niego, przednia płyta, nie? I gold, i potem będzie wchodziło wszystko, nie? Pamiętam jak Muti mówił, jak go bić. Logika nakazywałaby nam jechać teoretycznie na E3. Mielibyśmy dobre Tak. pozycje, ale tam pojadą Ale pewnie co, wszyscy. pojedziemy tam. No my tam z górki, tam ciężko będzie. Ja bym pojechał właśnie na dziewiątkę. No to miałem 9-0, co? zaproponować, bo na górkę niestety jeżdżą tam teraz wszyscy i walczą z dwoma, nieraz trzema czołgami w 8-9 i nie są w stanie ich pokonać. Więc może tutaj, jak pojedziemy 9, no 9-0, tam żeby jechać. No, Nie ma ale ty nie kwadratów. ma. No właśnie. No właśnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i na górkę już jadą. Widzisz, średnio jedzie 30-35. Z górki się buzi do Tak. 40. Tak. Taki jest żwawy. Jest taki żwawy. Nie jest tak żwawy jak powiedzmy no IS-7, 277 czy obiekt 260, ale no nie jest też, no nie należy do najwolniejszych. T49 tutaj już się czai. Ja mu chyba bułę sprzedam jednak. Nie, uciekł. Wyjedzie jeszcze raz? Nie, dobra. Nie, już odpuścił, zobaczył, że trochę nas tu jedzie. O. Już jest 2,79. Oj, widzisz, i znowu ma przewagę. Będzie miał przewagę, bo będzie wyżej od nas, nie? Albo tutaj zostać na tej górce po prostu. Kurde, Progetto zaraz nam zejdzie do garażu. A po co on tak głęboko wyjechał takim papierowym czołgiem? Ta E4 go ma na raz. No zobaczymy. Spróbuję się jakoś ustawić, żeby tą E4 właśnie zaraz.
Dobra, bombę mu wycofuję, bo ten early jedzie teraz. T54E1 tu jest. Dobra, ja ich tu na razie świecę. Można by powiedzieć, że tyle i aż tyle. Oj, poczek wieży mi teraz nie weszło. T54 przeskakuje. No, mój błąd, uważaj, mogę bo go tu jest atak. przypilnować. No, ktoś mu chyba z burzaka tam wali, temu Orliemu. Albo mi nie weszło, albo po prostu gdzieś poleciał sobie pocisk, ale chyba nie przebiłem Nie, te garnek, bo garnki pamiętam, są z tego naprawdę co ciężkie widzę. do trafienia. Bardziej taki strzał na odczep się. Dobra, jadę bliżej do ciebie, bo tu nic nie zrobię. Co tu Pamiętaj, jest? że tam Tu ta jest E4 gdzieś się Insider. czai. Tak. O, E4, Fulas, uważaj. Uważaj na E4. Nie przebiłem tygrysa z Golda, strzelałem mu po garnku. Czujesz to? Ja pierdziel. Dobra, masz go na gęsi jak coś. Schował się Tak, cwaniak. tylko... No i E4 chce, pije jak chce, nie? Przed Oczywiście sami tu wiosą. jesteśmy. I patrz, i tyle czołgów poszło na górkę i górka już się złożyła. Odbiłem od garnka. Dobra. Za chwilę nas objedzie czołg. Ta E4, ona co robi? Przejeżdża? Tak, na ciebie jedzie. Poczekaj, kurde. Cofaj się, spróbuję ci pomóc. A nie, teraz się na mnie ustawia. No, w dupkę już i z siódmy. Dobra, zebrałem mu te czwórki. Znowu nic nie pokazałem kompletnie. Kompletnie. Wsparcia też nie mamy. Teraz dopiero jakiś heavy bujną dupę skapa, więc można zapomnieć o jakimkolwiek wsparciu. Nie, depresja działa tutaj, mi nie pozwala na jakąkolwiek walkę z tego miejsca. Tego co porobisz? No taka słaba sytuacja tu się zrobiła. Na tego, no, to co uważaj, to sobie potem nie wiem czy masz golda czy nie. Ładuję hita. Na tego 279. Trzeba będzie tańczyć teraz, nie mam innego wyjścia. No kolego, w tym T54 już myślałeś się, że będzie łatwy frag. Tu jeszcze lekkie lanie możesz zebrać. Skończysz go. Nie, schował się za E4. A patrz, tu w ogóle... Golda, golda. Nie, no, tam nie, podgąski nie strzelaj, bo tam no, nie no ma właśnie, nic. Tam, chciałem wiesz, sprawdzić, czy coś to da, czy nie. Nie, to nie, kompletnie. Tam nic nie ma, tam nie ma żadnego, wiesz, nadwozia w czołgu, tam tylko są gąsienice, więc tylko gold, jak co teraz w tej pozycji, mu strzelaj w tą prawy albo lewy policzek, nie? Chyba, że za E4 skończysz. Kurda, we wrak poszło. No, powiem ci, że tu będziesz miał dużo odbitych, bo z przodu cię nie umiał przebić. Ten to chyba już trzeci magazynek na ciebie kończy. No, przynajmniej go wziąłem ze sobą, że tak powiem, na tamtą stronę. Tanio skóry nie sprzedałem. No, trzeba no, się przyzwyczaić. Tylko chyba te objeżdżanie jednak, bo z przodu to widzę, że to ta walka nie ma większego sensu.
Ja nie miałem pomysłu, jak z nim. I zobacz, 15 do 5 przegraliśmy, kurna, a tylu poszło na górkę od nas. No myśmy ile, co tu? Ja z tobą i ktoś jeszcze był, ten Light z Medem i koniec, I nie? Progetto, no. No i Progetto, który, no... O, pierwszy Ile tam byłem. odbiłeś? 4500, no. 4500. Nastrzelali się tam do ciebie. Ten tam ze 4 magazynki do ciebie wpakował. Tak, tak, tak. Ale też ryzykował się, podjarał, żeby mnie zniszczyć. To było widać, kurde. Ja tylko czekałem i mu tam po kolei buły sprzedawałem, co się wychylił. Bo już wiedziałem, że 279 to nie skończę. Ale te 541 to jeszcze chciałem ze sobą właśnie pociągnąć. Dobra. Lecimy kolejny meczyk. Jeszcze zdążymy chyba, jeśli będą takie bitwy szybkie, to jeszcze może ze dwie zdążymy nawet. Zobaczymy w każdym bądź razie jedną na pewno. Może coś mi się w końcu uda ugrać, nie? Murowanka. O, ciekawa mapa. Tu może być. Może być tu może nieźle. Być albo fajnie, albo szybko. Sądzę, że szybko. Jak będą dobrzy arciarze przeciwnej drużynie. Tak, to nas też... moment porobią. Tym bardziej, że ta górna płyta kadłuba to jest, widać było, że jest strasznie tam miękka, opancerzenie tam rzędu 50 mm, z tego co pamiętam, jak sprawdzaliśmy, no to wszystko będzie łykać. No, są 3 arty. No, to sobie pograliśmy. 2 arty. No to co, miło było. No zobaczymy, może nie będą w nas strzelały, co? Powiem ci, że ostatnio właśnie tak miałem na jednym czołgu, że wielkie bydle, a nikt się tym nie interesował, arty się tym nie interesowały, niszczarki się nie interesowały, nie wiem do kogo oni strzelali. I jeździłem jak chciałem, robiłem co chciałem. No chyba oni sobie żartują. Oni sobie chyba zżartują. O Boże, Kwiatos, nie jedźmy tam, zginiemy. Albo tu na górkę po prostu jakoś się ustawić i tyle. Tylko 2 kwadraty no są kurne, no. No ale tu przecież nas wystrzelają na tej górce. Spota dostaniemy i... Chodź, wiesz co zrobimy? No. Będziemy bronić bazy. Będziemy bronić bazy. Chodź, puścimy ich tu. Chyba, że ci jadą z nami. Ten to jest co, 9. Tamten early sam pojechał. Stanął tutaj. No ja pierdolę. 257 no jedzie chodź, środkiem. Zobaczymy. Co jedzie środkiem? 257. 257. Ja no już tak. Słabo to wygląda. No już Patriot. Arta. Pierwszy strzał poleciał. Już we mnie strzelała. Jaka... Patrz, tego Erliego zaraz nie będzie. Tak, pełny fokus idzie na niego. O, już. Tego Isa M widziałem przez chwilę. Tak, ja też, ale tylko critical wszedł w niego. Patriotowi widać czapkę. Przynajmniej ja stąd mu widzę. Nie, muszę się ruszyć, bo kwadraty się zaraz w nas strzelą. No, jedyne patrz, co możemy robić to świecić. O. Świecić, tak. Typ 4 wyjeżdża. Już spróbuję go na gęsi złapać. Dobra, stoi. Ładnie stoi. Kurde, naprawił. Ja mu spróbuję poprawić. Stoi znowu. Naprawił się. Ma zestawy, zużył. Dobra, cofamy się, bo tu już widzę, czy w tym przeskoczył. A nasze heavyki twardo drugą stroną jadą. Będzie wyjeżdżał. Dobra. Typ 4. Ten typ 4 wyjedzie zaraz. Spróbuję go zaraz złapać jeszcze raz. Coś tam za nim jedzie. Pancer. Dobra, stoi na gęsi. Na Golda załadować. Masz go na gęsi. Dobra, buła. Ładuję. Arty. Spróbuję tego ocho skończyć. Wiem. O kurna, podpalili mnie. O Boże, popatrz się, tu już jest znowu. Nie masz gaśnicy? Nie.
Właśnie, a propos tego palenia, co powiedziałem na początku. No, Nie no, powiem ci, świetnie że na, Heavyki zagrały. na ruskich to jest koniecznie, to jest koniecznie. To, no ja. No i co ja mam tu zrobić? Co ja tu mam zrobić? No i takie granie. A Boże. No to. A, no my już Ard nie mamy nawet, co? Ten tak, pojechał, tak, ponosza. Tak. Ważne, że Heavyki pojechały drugą stroną zrobić kapa. To jest najważniejsze. Ale takie czołgi jak, kurde, Conqueror, Chieftain, M103. Ale no zobacz, to... Paladyn też był, kurczę, ten Paladyn też na wieży mógł pograć śmiało. Było tego od cholery przecież. O, i teraz będzie bronić bazy pewnie hasło. Tylko czekam, aż któryś zaznaczy bronić bazy. Dawać panowie, no. O Boże. W ogóle jak ktoś jedzie bronić bazy, ten i zjedzie. Nie. Ten, Paladyn. Ten Paladyn jedzie bronić bazy. Ale oni się chyba jeszcze nie zorientowali, co się dzieje, tak. Light kapuje. Ciekawe, czy go w ogóle wyświetli. No, ten już ma spota. Na razie nie widzi lighta. Widzi go, teraz go wykrył. No wygrają to, teraz to już chyba myślę, że wygrają ten No nie byłbym tego taki pewny. Nie, już mają taką przewagę, że... No, chociaż wiesz, no teraz to co, te ogryski, z którymi się szarpaliśmy, tak naprawdę kończą oko na strzał. Powiem ci, żeby jakby tych naszych art nie porobili, to mielibyśmy szansę to tam utrzymać, nie? Bo te tak. Art tam widzę, że potem nam fajnie tam pomagały, nie? Tam całkiem nieźle nam to szło. No. Tylko potem się, wiesz, nie, no nie, no ja na każdym rusku mam gaśnicę, to jest dla mnie obowiązek. To. Ale ja ostatnio zauważyłem, że jak na przykład robię czy umiejętność na pożar, to mi się częściej pali. Jak robię na bezpieczne magazynowanie, to mi częściej magazyn pada, więc u mnie te perki jakoś na odwrót chyba działają. No, to jeszcze akurat zdążymy jedną bitwę zagrać i na tym będziemy kończyć. Także materiał, jak widzicie, czysto poglądowy. Sami tak naprawdę ten czołg dopiero poznajemy, ale no... Kto go nie ma, może przynajmniej zobaczyć, jak to się sprawdza w prawie tak, na co dzień. Ktoś tam może tak, go kupić tam tak. Te 2000 golda, czy tam 3000 w tej promocji, więc tak. Myślę, że bo więcej to się cenę, na pewno ma, to, nie opłaca. To warto, nie? To warto, no ale za tamte tam, nie wiem ile to, 26 tysięcy? Nie, to nie, jest, nie, to jest odjechana kasa, to za to nieraz można jakiś zestaw skrzyni sobie kupić i z 6, z 8, ale, z 8 pojazdów. Wiesz co, dodali go do tego drzewka tam, do tych premek dziesiątek, to więc może chyba będzie ktoś sobie, nie wiem jak to może zrobią, że można sobie będzie, na... ale nie, to by chyba było głupie, żeby można było ekspa na niego nastrać i go kupić, nie? Mhm. Co myślisz? Zobaczymy. Może tak zrobię. Zobaczymy. O, chłopaki. Chłopaki z Bobów o, i Boże. Chłopaki z Psycho. No i... Czyli co, Fiatos? My idziemy pierwsi do garażu, co? No zobaczymy, no. Idziemy na przepych. Będzie na pewno pełny fokus na nas. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnia bitewka to... Ale wiesz czego? Cieszę się, że nie grają na artach. No z tego co? Też się cieszę, bo to na pewno by w nas walili pierwsze co poznajomości. Poznajomości... Pewnie temu, że nas nie lubią, to by do nas strzelali. Oczywiście, że nas nie lubią. No. My ich też nie lubimy. O, już lajcik pewnie wjechał do nas na tego. Na kapa spotkaniówka, to chcą nas tam poprowokować trochę. Wiesz... No patrz, ten lajc to tu już jedzie na naszą bazę, chłopie. Po kwadrata twardo. Ty! I on zabije tego kwadrata. Mhm. Tam jest tylko Heavy, który pewnie nie gra, i Niszczara, która sobie z nim nie poradzi. Ja pierdziut, panowie, no masakra, no ja się muszę tam wrócić. O Boże. Co? Ale ten Heavyk tam gra, czy nie gra? Chyba nie. Nie mam pojęcia. Chyba ja się będę gonił z lightem teraz.
Dobra, rozwalą go. Noż teraz lajty jadą. Co za parówki jedne. Dobra, już tam dojeżdżam do ciebie. Wiesz co? Pojadę ze z drugiej strony. Jedź z drugiej, jedź z drugiej. Tam tak przepchali. Tak, ja już se pojadę z tej strony. Kurde, tu coś się pojawiło teraz. Ten kwadrat jakby tu walnął, to by było wiele lepiej. O. Trochę by chłopaków tu ostudziło. O Boże. Nie chcesz wiedzieć, jaki pocisk teraz poleciał. No to może lepiej nie mów. Masakra. Plus jest taki, że w kupie siedzą. I cały czas mi asysty jakieś drobne wchodzą. Drobne, bo drobne, ale wchodzą. Tutaj się skupią na Kuzim głównie, bo jest gra Kranwagnem. Ja już im tu na... No nie wiem, czy dojadę, czy nie dojadę, ale jadę im na... Staram się na, wiesz, tu im wjechać na tą dupę. Ktoś mnie tu cały czas spotuje i namierza. Coś tu nawet do mnie strzela. Ale poszedł kalafior z tego działa. No, czasami się zdarza, nie? Że to takie, kurde, lecą takie ziemniory. No i co, znowu nic nie zrobię. Kuziu mi uciekł. A kto tam na tym Conquerorze gra Pele? A, już uciekli, wycofali się. Też za dużo nie zrobiłem, niecałe tam 1900 damage'u. To co to jest i 901 asyst. No ale przynajmniej chłopaków uwagę odciągnęliśmy na tyle długo i skutecznie, że reszta mogła zrobić swoje. Jakże Kuziu, Pele, pozdrawiamy. Tym razem my byliśmy górą. No i luks. No i taką bitewką tu można zakończyć. No i dobrze, no i co? Widzieliście, jak się trochę pokompromitowaliśmy? Zrobić tym czołgiem jakiś lepszy wynik? No to co? No to nie jest tak źle. Lepszy wynik. Czwarty od końca. Nie, no nie mówię, że my mieliśmy robić lepsze wyniki. Chłopaków wyniki też pokazałem, bo to w końcu też od nas, Kuziu i Pele, to można było pokazać. No, dziękujemy wam wszystkim za uwagę. Tutaj to był taki, ta tankopedia była troszeczkę inna niż zwykle, ale no wszyscy gadają o tym 279, wszyscy ci, co go mają, to tym grają, więc chcieliśmy też zobaczyć, jak to się prezentuje, jak to się zachowuje w walce i tak dalej. No taka ciekawostka. Tak naprawdę, przynajmniej w mojej opinii, nie będę tym czołgiem raczej grał na poważnie. Nie wiem, jak ty, Fulas, co tam jeszcze powiesz na sam koniec. Nie, no mi się podoba, no ja sobie tam nim pogram, no nie jest taki zły, nie? Mhm. Wiesz, trzeba poczekać, aż opadnie ten, to takie, kurde, ruszenie tak jak, na niego. I, tak, jak mniej tego tak, zacznie jeździć i jeździć, troszeczkę wróci ta normalność do gry mimo wszystko, bo na razie to jest jak jest, no, szału nie ma, czegoś tam, 4 liter nie urywa, tak powiem, o. Także dziękujemy wam wszystkim za uwagę. Materiał przygotował oczywiście Kwiatos razem z Fulasem. Dziękujemy jeszcze raz. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Na razie.